pierwszy rajd nadwiślański za tobą. No i chyba są powody do radości. No są powody do radości. No jesteśmy na mecie, bo ostatnio to nie była reguła. Nie, no jest fajnie, jesteśmy na mecie, jest wynik. No raz już było tak ciepło, że już myślałem, że będzie pole. Niestety, dobrze, bo takie hamowanie po prostu mieliśmy już takie nerwowe i dobrze, że ręczny zadziałał i się wyratowaliśmy. Ale nie, ogólnie jestem zadowolony. No. U nas w górach trochę jest inna specyfika tras i trochę jest to, powiedzmy, bardziej kręte i ale fajnie, ja lubię też szybkie OS-y, więc chyba wydaje mi się, że my jako załoga się spisaliśmy, auto się spisało, więc tylko się cieszyć i czekamy na Wisłę, nie? Po rajdzie mikołowskim mówiłeś, że auto jest bardzo nerwowe i uczysz się tego auta. No i powiedz mi, czy teraz już się czujesz troszkę pewniej w tym aucie? No już jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Tam parę takich rzeczy musiałem się przestawić po prostu na inne jeżdżenie. I widzę, że jest szybciej i widzę, że jest pewniej i na tym nam zależało. No i też powiedz, czy, ponieważ za to tego nie jest Wisła, twój rajd prawie domowy, tak? No i zobaczymy cię na Wiśle? No pewnie. Na 1000% jedziemy na Wisłę. Tydzień przed rajdem we wtorek mamy testy całodniowe, gdzie chcemy auto jeszcze sprawdzić, ostatnie nastawy. Świetna postawa od samego początku do samego końca, udało się utrzymać prowadzenie. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, jak i również pierwsze miejsce w klasie szóstej. Mamy dla Was również kronikę fotograficzną rajdów polskich i upominki od miasta Puławy. I oczywiście, panowie, nie uciekajcie od nas, zapraszamy w okolice podium. Za chwilę pojawią się właśnie najgroźniejsi rywale w tym rajdzie.